Witam. W tym krótkim filmie pokażę Wam mój sposób synchronizowania obrazu z dwóch lub dowolnej większej ilości kamer. Wykorzystuję do tego celu FreeRun, który powoduje, że timecode nie zatrzymuje się po zatrzymaniu nagrywania, tylko leci ciągiem. Teraz część magiczna, której dokonujemy pilocikiem do kamer, którego pewnie większość nawet nie wypakowała z kartonu. Patent ten jest opisany w instrukcji obsługi kamery, którą czasem warto przejrzeć. Na nim znajduje się timecode reset, który wciskamy tak, aby obie kamery go widziały. Od tego momentu mamy taki sam kod czasowy. Nagrywam teraz takie pseudotestowe ujęcia na obu kamerach. Jeżeli nie możemy zresetować kodu czasowego w taki sposób, zawsze możemy ustawić bardzo podobny czas, który potem wyrównamy w edycji. Kolejne czynności są proste. Wczytujemy pliki i importujemy wszystkie z danej kamery. To samo robimy z drugą. I to w zasadzie wszystko. Widzimy, że ujęcia układają się ładnie na linii czasu. Dla zobrazowania włączę jeszcze multikamerę. Przy dłuższych nagraniach i częstym wyłączaniu i włączaniu kamer kod potrafi się o klatkę czy dwie rozjechać, ale ujęcia nadal są poukładane. Zróbmy szybko symulację takiego nagrania, kopiując te klipy. Korzystając z tego narzędzia na jednej ścieżce, można je szybko wyrównać. Dziękuję za uwagę i życzę owocnego montażu.